Kochani, przypuszczam, że kiedy słuchaliśmy uważnie Ewangelii dzisiejszej, to możliwe, że mieliśmy taką myśl, w sumie jedna, druga i trzecia przypowieść są nam po prostu znane. Ja też tak miałem. Powiem, że kiedy przygotowywałem się do tego dzisiejszego dnia, czytam Ewangelię raz, drugi, to takim dla mnie zaskoczeniem dużym było to, jak Pan Jezus, opowiadając tłumom trzy przypowieści, bardzo króciutkie, o skarbie, o sieciach, o perle, pomyślałem sobie i zobaczyłem to w tej Ewangelii, jak Pan Jezus mówi: słuchajcie, czy wy to wszystko rozumiecie? I ewangelista Mateusz odpowiada bardzo krótko, czy pisze krótko. Odpowiedzieli mu / tak. Zatrzymałem się nad tym słowem tak i pomyślałem sobie: Panie Jezu, jedną, drugą, trzecią Ewangelię można rozumieć na tyle sposobów. Pokaż mi coś, co jest dla Ciebie dzisiaj najważniejsze, abym umiał zrozumieć. I co będzie dzisiaj dla tej naszej wspólnoty, która dzisiaj jako Winów trochę rozszerza się, że tak powiem, na cały świat. Co Ty nam chcesz powiedzieć? I kochani, zobaczyłem rzecz, która jest napisana w ostatnim zdaniu. Pan Jezus, sumując te przypowieści, mówi tak: dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swojego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Kochani, co tam zobaczyłem? Wielu z was tu w Winowie. Ale jak jesteśmy rozsiani po całym świecie, to każdy z nas jest przypisany, uczestniczy i tworzy jakąś wspólnotę Kościoła. My akurat w Winowie za parę dni, dokładnie w środę, będziemy obchodzili bardzo wyjątkowy dzień, bo jest to rocznica, tym razem już 36. poświęcenia tego Kościoła. Ojciec wydobywa ze swojego skarbca. Kochani, kiedy się modliłem, to zobaczyłem taką rzecz, że dla naszej winowskiej społeczności skarbcem jest nasz parafialny Kościół. Mało tego, zobaczcie, że w skarbcu nie ma miejsca na rzeczy byle jakie. Chyba się jakoś dziwnie tylko tam jakimś trafem znalazły. Ale jeżeli ktoś dba o skarbiec, to tam są rzeczy najcenniejsze, najlepsze, najbardziej wartościowe. Kochani, spośród nas obecnych są tutaj tacy, którzy 36, 7, 8, 9 i 40 lat temu tu właśnie na tym miejscu dawali swój czas, swoje siły, swoje talenty, swoje oszczędności. Wszystko po to, żeby zbudować ten skarbiec, jakim jest nasz Kościół. Parę lat temu byliśmy z seniorami w Nysie. Obok Nyskiej katedry jest sprzed wieków niedokończona dzwonnica, która stanęła w budowie na 4. piętrze. Ksiądz prałat Mróz lata temu zdecydował się, mając zaplecze innych ludzi obok siebie, że w tej dzwonnicy niedokończonej, starej, zrobił skarbiec. I my wtedy, kiedy byliśmy tam, mogliśmy w tym skarbcu widzieć jedną, drugą, trzecią, czwartą rzecz. Ale one wszystkie były jakby poza zasięgiem, za szkłem. One mogły być tylko widoczne. Kochani, ja mówię o tym dlaczego? Bo każdy skarbiec ma to do siebie, że jest bardzo chroniony. On przenosi pewną tradycję, ale jest zamknięty. Natomiast skarbiec, którym jest nasz parafialny Kościół i każdy inny, nosi w sobie pewne skarby, którymi chciałbym się dzisiaj z wami króciutko podzielić, wiedząc, że to jest nie tylko nasz Kościół. Ale chcę
zastrzec sobie to, że nie wydobędę wszystkich skarbów, bo nie sposób je wyciągnąć wszystkie. Pierwszym i najdrogocenniejszym skarbem w tym skarbcu w naszej świątyni i w każdej innej jest sam Bóg. Najświętszy sakrament, tabernakulum, najświętsze miejsce na ziemi. Pamiętam, jak parę lat temu tu w Winowie, kiedy obchodziliśmy kiermasz, czyli rocznicę poświęcenia Kościoła, ktoś powiedział z takim wielkim zdumieniem, jak to jest możliwe, że Bóg zechciał zamieszkać między naszymi domami. I potem ktoś dodał, Bóg w Winowie ma swój adres. Księdza Franciszka Duszy. 4. To jest adres, gdzie mieszka Bóg. Winowianie wiedzą, że na tym wzgórzu winowskim są jeszcze podobne tabernakula, czyli święte miejsca i w sanktuarium, i w domu sióstr. Kochani, w tym skarbcu winowskim zaraz po samym Bogu jest ołtarz, który jest bezcenny. Nie ze względu na ten kamień, ale ze względu na to, że każdego dnia Pan Jezus tu staje się obecny pośród nas i mówi, bierzcie, to jest moje ciało. Bierzcie, to jest moja krew. Kochani, czujemy i słyszymy, jak Pan Jezus mówi, każdy, kto spożywa moje ciało, pije moją krew, będzie miał życie wieczne. To jest niezwykły skarb. Zaraz obok tego skarbu jest ta malutka ambonka i znowu nie ten kamień. Ale słowo, które tu Bóg mówi do nas. Każdy, kto słucha mojego słowa i wypełnia je, ten ma życie wieczne. Kochani, czujecie, jak bardzo jesteśmy obdarowani? Ten nasz winowski skarbiec, jak każdy inny, ma również, jakby od waszej strony patrząc, niewidoczny konfesjonał. To tam jest Trybunał Miłosierdzia. To jest niezwykły skarb. Pan Jezus mówi, przyjdźcie do mnie. Przyjdźcie do mnie. Kochani, to jest takie niesamowite, że my jesteśmy właśnie w takim miejscu, gdzie zaproszeni przez Boga, aby zobaczyć, że jako uczniowie Królestwa Niebieskiego jesteśmy podobni do ojca rodziny, który ze swojego skarbca wydobywa rzeczy stare i nowe. Kochani, to, co powiedziałem do tej pory, zdaje się być wydobyciem ze skarbca, jakim jest winowski wieczernik, skarbów, które są stare, pełne życia, pełne mocy, ale to są skarby. Ale muszą być jeszcze nowe skarby. Słyszycie ostatnie zdanie tej Ewangelii, że ten ojciec wydobywa ze swojego skarbca rzeczy nowe i stare. Co może być tym nowym skarbem? Kochani, nieprzypadkowo jesteśmy w Winowie, w kościele, który poświęcony jest Duchowi Świętemu. To Duch Święty czyni wszystko nowe, wszystko. Że nawet jak jesteśmy do czegoś przyzwyczajeni, coś jest bardzo stare, to nabiera blasku ze względu na Ducha Bożego, który przychodzi. I ja rozumiem, że to dzisiejsze słowo jest dla nas wszystkich, absolutnie wszystkich, zaproszeniem do tego, abyśmy byli otwarci na działanie Ducha Bożego. Abyśmy zaprzyjaźnili się z Duchem Bożym po to, aby rozumieć Boże Słowo i w Nim znaleźć pociechę. Abyśmy zrozumieli, jak wielkim darem jest Eucharystia i to, że możemy karmić się nią. I jak wielkim darem jest Boże miłosierdzie, po które idziemy nie upokorzeni, ale zaproszeni do tego, aby mieć odnowione serca. Kochani, czasem jest tak, mamy tu pośród nas wiele dzieci, że rodzice, wy rodzice, mówicie do swoich dzieci, skarby moje. Ktoś, to jest mój skarb. Albo mąż mówi o swojej żonie, to co musi być chyba niezwykłym komplementem. To jest mój skarb. Moja żona jest moim skarbem. Nie mam większego skarbu.
Mówię o tym dlaczego? Dlatego, że jako wspólnota, jako ludzie, jako Boże dzieci jesteśmy tym nowym skarbem. Kochani, przecież 36 lat temu, kiedy był konsekrowany nasz Kościół, a jeszcze parę lat wcześniej, kiedy był budowany, tworzony wielkim wysiłkiem, trudem i Bożym błogosławieństwem, to wszyscy, którzy go budowali, wiedzieli, że budują ten Kościół dla Bożej chwały, ale też dla siebie i dla tych, którzy po nas przyjdą. Kochani, chyba ze 3 miesiące temu zapisałem się na taką konferencję, która miała się odbyć, odbyła się w Łodzi, miała się odbyć w sobotni poranek, o 9 miał być początek. Bardzo chciałem na tej konferencji być. Tytuł tej konferencji brzmiał: konserwacja czy misja? Chodziło o to, żeby przyglądnąć się naszemu duszpasterstwu w Kościele i zadać sobie pytanie, czy my mamy dbać o to, co już jest? Czy mamy być otwarci na to, co do przodu, co przed nami? Kiedy rano zadzwonił budzik o 5 rano, żeby wstać i jechać tam, obudziłem się taki słaby i zmęczony, że wiedziałem, że nie dojadę tam. Więc przewróciłem się na drugą stronę, na godzinę jeszcze zasnąłem. A potem o godzinie 9 online połączyłem się z organizatorami tej konferencji i usłyszałem tam zdanie, które wypowiedział biskup Grzegorz Ryś, które dla mnie wtedy było bardzo ważne i chcę się z wami dzisiaj z nim na koniec podzielić. Powiedział taką rzecz. Przez wiele lat pracował w archiwum na Wawelu, czyli konserwacja, troska o tradycję, o to, co było stare, było jego takim konikiem. Po prostu to była jego pasja. Potem przyszedł moment, kiedy otwarty na nową ewangelizację zaangażował się, by być do przodu. Ale mówi, kiedy przygotowywałem się do tej konferencji dzisiejszej, mając pytanie przed sobą, konserwacja czy misja, powiedział takie kluczowe zdanie. Dzisiaj już wiem, że to, co niezwykłe, piękne i stare, o to trzeba dbać i chcę o to dbać ze względu na przyszłość. Chcę konserwować to, co jest, ze względu na tych, którzy przyjdą po nas. Kochani, zamykając to słowo, wierzę, że Pan Jezus dzisiaj otwiera nam oczy i Duch Boży otwiera nam oczy po to, żebyśmy widzieli, jak bardzo jesteśmy obdarowani. Jak Boga i Jego łaskę mamy na wyciągnięcie ręki. I to są skarby nie tylko winowskie, Kościoła całego. I nie tylko na to, żebyśmy patrzyli na nie, ale korzystali z nich. Mało tego, dzielili się. Jako uczniowie Królestwa Bożego, bądźmy jak ten ojciec rodziny, który wydobywa ze swojego skarbca rzeczy stare i nowe. Panie Jezu, dziękujemy Ci dzisiaj tu w Winowie za nasz winowski skarbiec i za wszystkie skarby, które w nim są i za to, że my jesteśmy tu. Panie, dałeś nam siebie jako skarby. Daj nam nowe oczy, daj nam nowe spojrzenie, abyśmy cenili każdy skarb, i nowy, i stary. Panie, niech Twój Święty Duch prowadzi nas, oświeca nas, umacnia, abyśmy tworzyli jako uczniowie Królestwa, Boże Królestwo tu na ziemi. Niech Twój Boży Duch prowadzi nas teraz i przez wszystkie wieki wieków.